Jest z nami trener Oniko Warszawa, Stefan Antiga. Trenerze, niestety ze Szczecina wracamy bez punktów. Przegrywamy z gospodarzami 1-3. Za nami spotkanie bardzo nierówne. Bardzo dobry drugi set i potem bardzo złe trzecia i czwarta partia. Jak pan podsumuje to spotkanie? No, po prostu graliśmy bardzo, bardzo źle. Zagrywce było jasne na przyjęciu, ale to szkoda, bo dobrze trenowaliśmy ten od 2 tygodnie i no naprawdę nie rozumiem dlaczego. Oczywiście Ciecin gra dobrze i ofensywnie są imponujący, ale oprócz tego możemy robić dużo lepiej. Nie rozumiem dlaczego tak słabo graliśmy, tak nie byliśmy agresywni, nie mieliśmy pewni siebie, nie wiem. Dziwnie, nie rozumiem. W poniedziałek gramy na wyjeździe z MKS-em Będzin. Mamy trochę mało czasu na zresetowanie głów. No, praca jest za nami oczywiście. Codziennie trenujemy, ale teraz był period, żeby trenować i było naprawdę pozytywnie, było fajnie. Czyli nie martwi się w sensie, że wiem, że codziennie trenujemy dużo lepiej od poziomu, że pokazywaliśmy dzisiaj na boisku. No, mam nadzieję, że będzie reakcja. Dziękujemy bardzo.